Ostatnio budowaliśmy sobie tą kierownicę z hubem od Fanateka i zrobiłem sobie taki zestawik z łopatkami, z przyciskami i przetestujemy w jedynej prawilnej grze do driftu, jaka istnieje, czyli Car X Drift Racing Online. Ostatnio opowiedziałem na streamie, że to jest arcade'ówka, arcade'owa gra i jakiś chłopak powiedział, że to nieprawda, że to jest symulator, jak mogę tak mówić? Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Piszcie oczywiście w komentarzach, czy jest to symulator, czy gra arcade'owa. A my przetestujemy sobie na Red Rocku nową kierownicę. Ona jest trochę większa od mojej poprzedniej. Moja poprzednia wyglądała sobie... A nie, to nie ta. Gdzie jest moja poprzednia? Gdzieś tam leży. W każdym razie ona była troszeczkę mniejsza od tej. Ta jest odrobinę większa, odrobinę większą ma średnicę od tej mojej poprzedniej. Wobec czego, no, będę musiał się więcej nakręcić na niej, no nie? Zobaczmy, jak mi pójdzie. Źle skręcona była. Tam już podchodziło pod przester, a tu mi zabrakło prędkości. Ponad. Stacja benzynowa, hop. O, rozbije się. Nie tak to miało wyglądać. Tutaj po tych wertepach zawsze mam problem, żeby opanować samochodzik dobrze. Czasami mi się uda ręczny na czas wcisnąć, a czasami nie. Znaczy, to raczej zaciągnąć. No, mały, dawaj! I wypadłem. Ale się utrzymałem. Jaki drift w ogóle, byle jak, nie? O, i wypadłem. Ja w ogóle nie wiem, jak wy driftujecie w Car X-ie, bo większość osób driftuje w Car X-ie w ten sposób. I ja tak lubię driftować w Fordzie, bo tam się w ogóle tego samochodu nie czuję, albo jest bardzo ciężko to wyczuć. Tutaj w Car X-ie, uwaga, driftuje się lepiej niż w Fordzie na widoku z kokpitu. Ten zewnętrzny widok jest skopany i totalnie nie czuję tego samochodu na tym widoku z zewnątrz. A wy czujecie? Jak to jest? Ja jakoś nie mogę. Może gdybym grał na padzie, to by było lepiej, ale na kierownicy ten widok zewnętrzny jest do niczego. Tutaj bardzo fajny jest dym spod opon, jakbym sobie jechał na tym widoku. A tak to już w ogóle nie czuć, kurde. Boże! O, co tu chodzi? Przede wszystkim denerwuje mnie ta kierownica, no nie? Zobaczcie, Car X grad za 20 zł, czy nawet za darmo, nie wiem ile ona kosztuje. Została stworzona chyba przez dwóch ludzi, albo półtorej ludzia. Nie mam pojęcia, no. Nie jest to gra wysokobudżetowa jak Forza, a tutaj kierownica się obraca tak jak powinna, no nie? To jest paranoja. Mało tego, moja kierownica tutaj działa, jakby natywnie, no nie? Mam w trybie PC-towym ją ustawioną i bez żadnego problemu. Forza Horizon 5 działa tylko w wersji na Xboxa, na tej kierownicy. Nie da się tam za dużo skonfigurować. Ja wiem, że Forza jeszcze tam potrzebuje parę patchy, ale kurde, denerwuje to strasznie. I tutaj tylko na razie mogę sobie przetestować tę kierkę, no i oczywiście w Assetto Corsie, no nie? Bardzo jestem z niej zadowolony. Pyk! A, to już do dupy poszło. No tak, ta kamera zewnętrzna jest... totalnie mi nie leży. Ta kierownica jest spoko, patrzcie, mogę sobie ją w każdej chwili odpiąć. Podpiąć sobie inną, tutaj mamy ten quick release. I mogę sobie
i już ma podłączoną, i już mogę śmigać. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Dodatkowo tutaj mamy łopatki i sama ta obręcz ma tutaj wyrzeźbione takie miejsca na kciuk. Bardzo dobrze się ją też trzyma. Jakbym tam chciał sobie pojechać w jakiejś rajdówce. Ty, właśnie! Może w Dirt Rally jeszcze ją przetestuję. Powinno być spoko, no nie? Ile tu punktów zdobyłem, bo pojechałem tragicznie. Nie zdobyłem chyba złota. A nie, zdobyłem złota! Ej, ale cały czas się rozwalałem, o co chodzi? Także tak, teścik nowej kierownicy, dajcie znać, co o tym myślicie. Czy według was powinienem ją przetestować jeszcze w Dercie Rally? Patrzcie, ile kasy, 200 tysięcy za taki byle jaki przejazd? Kurczę, gdyby w Fordzie tak zarabiało, byłoby super, no nie?